No i płyniemy, proszę, wycieczki. O, radarek pracuje, sonda też. Niestety autopiloty nie pracują. Połowa tych przyrządów też stoi i głupoty pokazuje. No ale jakoś sobie poradzimy. Najważniejsze rzeczy na jachcie są. O, i tu też ważna rzecz. Tam wyszliśmy, o, z Kalamaki. Różne próby robiliśmy, stąd te zygzaki takie. Jesteśmy teraz na mostku tutaj Salwę, który się teraz nazywa Off London nawet. Tutaj Wojtuś steruje. No to jest takie gówno, no jeszcze. No tu ma radar jakiś tam. To i no, takim gównem tu właśnie pomykamy w kierunku jakiejś tu cieśniny, czy też kanału kaledońskiego. A, przepraszam, to jest kanał koryński. No i Wojtuś tu właśnie się męczy za tym sterem. No i dobrze mu tak. To gówno, salwę od London, to wygląda właśnie gdzieś mniej więcej tak. No ja tu gdzieś od dziobu idę właśnie sobie tego. Ono pomyka tak gdzieś 10 węzłów w tej chwili. No tutaj jest jego dziób. O, taki. Tutaj jakaś tam panorama. No i ja przejdę tutaj tym korytarzem. O, tu drzwi zawadziłem, no ale nic, to przejdę. O. Gówno tak tu sobie pomyka. Jeszcze przejdę na rufę, tylko żeby się nie wywrócił tutaj. To jest rufa. O. Rupieć na górze wygląda w ten sposób. Tak, tu, o, tu są nasze dwie tratwy ratunkowe. Tak, nawet za testem. Jakbyśmy się chcieli topić, to żebyśmy się mieli. Tu ma taki żurawik, jakąś motorówkę. Jakiś radar, maszt, o, siedzenie, tu górny mostek, takie jakieś tu przyrządy, no i o, i mniej więcej to tak z dziobu wygląda, o, jest siedzenie tutaj, o, a tak wygląda z góry, jeszcze tutaj jak sobie siedzę tutaj na górze, steruję, to wygląda tak tutaj na górze, no. No, stanęliśmy sobie na kotwicy, żeby noc przeczekać, ale okazuje się, że na tym wspaniałym okręcie nie ma nawet kuli kotwicznej. To musieliśmy zaimprowizować. Nadderka. To czarne to nie jest, ale zawsze. No i stoimy w Patras. Jeden silnik niesprawny. Czekamy na naprawienie, a poza tym okazało się, że zużycie paliwa jest nieco zbyt duże. No i trzeba stać i czekać. Ale za to ładnie jakieś inne jachty stoją, jakie wielgachne. Proszę, jaka prowizorka. To jest sterowanie ultrasterem, sterem strumieniowym. A tak wygląda widok z mojego miejsca pracy w czasie manewrów. No, tutaj to jeszcze cokolwiek widać. No ale rufy to stąd nie widać zupełnie i manewruje się strasznie głupio. A jak widać, w ogóle śmieszne miejsce mamy na takim zakolu. Jedyne miejsce, gdzie nas nie przeganiali, tu mogliśmy sobie dłużej postać. Na tym jachcie. Nie, jakieś 5, a zatacza się jak pijany, jakby to był, nie wiadomo, jakiś tor. Motorówka się urwała, powiązana jak baleron. Głodny szlak trafił. Wreszcie jakiś niebezpieczny jacht, nawet pierwszy niebezpieczny, jaki pływałem. Każdy żeglarz od razu będzie wiedział, że to jest normalne. Napierdziela tym okrętem jak wściekł. W tych ciężkich warunkach by się postanowił
naładować komórkę. Wtedy nie ma innej możliwości, trzeba ją przykleić. Stoi głupia. Ja chciałem powiedzieć, że ten pierdolony statek to naprawdę człowieka może utopić. To nie skarb tam, że takie tam plażowe warunki, nie. No to gówno to normalnie się rozlatuje po drodze. Pan Wojtek mnie tu wpieprzył w takie maliny, że ja tu całą noc walczę, to się wszystko rozlatuje, no. Zapraszamy wycieczkę, proszę Państwa, na wczasy letnie do Włoch. Proszę, jaka piękna pogoda. A te gówno się tak wygina, że panienka przyruszę to pryszcz w porównaniu z tym. Nie naprawdę można to. Proszę. To jest żart. Mogę żart. To jest, jak się dziubie tam pod parę, to jeszcze pogina. Jakbyśmy się ustawili bokiem, to dziękuję, do widzenia. Po zabawie. Straszny ten rok. O, to ładna fala. Nie zdążyłem. No, tak wygląda ten wrak. Zewnątrz wygląda całkiem przyzwoicie. Niestety nie jest przyzwoity. Właśnie przypadaliśmy przy tym pięknym wiaterku takim, o, dopychającym. Wysiadła cała elektryka, w związku z czym również grobowy ster strumieniowy. No i oto efekt. Tak się oparł. Dosyć mocno okeje. Na szczęście to tylko farba i trochę z pachlówki. Właśnie to raczej odwrotnie. Pachlówka i trochę farby, bo pachlówki jest zdecydowanie więcej na tym okresie. A na razie nie mamy żadnego prądu. Wszystko w pizdo wysiadło. To wcale nie jest luksusowa marina z polerami malowanymi na biało, tylko tak się na jachcie milionera sumuje motorówkę, żeby nie zleciała za burtę na przechyłach. To jest motorówka, tak circa about 700 kilo. Łoże wprawdzie solidne, ale źle zrobione i się wyrwało. I to bydle zaczęło nam jeździć tu po tym pokładzie i w nocy trzeba było je mocować. Całe szczęście, że się jakoś udało. Motorówka jest, antena satelitarna ocalała i my też żyjemy. No, a tak wygląda miejsce, gdzie było zamocowane łoże. Jedna połowa i tu druga połowa. Po prostu podarło zawiaski stalowe.